Siedzi szczupaczek. Nie najgłupszy. Ale fajnie. Zrobił salto na jakiejś silnej kondycji, bo to jesienny. Ale... No, taki fajny. Pod 50. Dzień dobry, przywitaj się z widzami. Wszystkich was zjem teraz. No powiem wam szczerze, że odkąd złapałem tą 50, to te takie szczupaki, które uważam za niewymiarowe, stają się wymiarowe. Trochę już inaczej ta miarka się układa w oczach. Ale jest taki 50, no. Bo tutaj troszkę wystaje mu. O, jakby tak go równo ułożyć. To jest 50. Oczywiście kanibal. Nie powinienem tak robić, bo mnie ugryzie, ale chcę wam pokazać. Kanibal. Biały z czerwoną głową. Wypuszczamy pajka. Kurde, na ile on razy bił? Jakie kondycji? Dopiero co wyjąłem tego 50-taka i już kolejny wziął. Dobrze, że ten trochę delikatny zeżar też taki sam jak tamten. Co one się ustawiły tutaj? Gniazdo mają, czy co? Znaczy, no nie taki, to na pewno nie był ten sam, bo ten ma 48,5, a tamten miał 50. Szczupaczku, no odchadź się. Tym razem mi nie rozwalił gumy, to dobrze. Walił na 4 razy. W ogóle tu jest tak głęboko, że ja sobie, słuchajcie, łowię te szczupaki z opadu. Jest fajna frajda, choć czasem szczupak może walnąć 4 razy i się nie zapiąć. No ale ten za czwartym się akurat zapiął. Żegnaj. No i kurde, jak tak stoją w jednym miejscu te szczupaki, to co? To rzucam dalej. Miałem zamiar dzisiaj iść połowić jeszcze na zbiorniku, ale no naprawdę przed tym, jak włączyłem jeszcze kamerę i zacząłem nagrywać ten odcinek, złapałem jeszcze 2 inne szczupaki. No jest ciekawie dzisiaj naprawdę na tej rzece. Widać, że szczupaki dzisiaj żerują, bo nie zawsze żerują tutaj, choć jesienią naprawdę lubią się tutaj brać. Ten szczupaczek miał 49 centów. Brakło centymetra do wymiaru. Złowiłem go tutaj przy tych zaroślach, przy tych trzcinach. No i co, zwiększyłem gramaturę. Zawsze łowiłem w tych nad rzeką główką 6 gram. Teraz łowię główką 7 gram. No jest dużo, dużo głębiej. Podniosła się woda o 30-40 centymetrów, coś takiego. Przez ostatnie 3 dni padał non-stop deszcz, więc no, nie łowiłem w tym czasie ryb. Dodatkowo była szkoła, a teraz mam dzień wolny od szkoły, więc ganiamy za szczupakiem. Pierwszy już złowiony. I tym razem nie szczupaki po szkole, tylko szczupaki w dzień wolny. Także działamy, zobaczymy. Nurt jest duży, bo wiadomo, jak wody przybiera, to i nurt się robi silniejszy. Dobra, rzucamy, nie gadamy. Czekamy na pajkusa. Mam nadzieję, że dzisiaj dorwiemy jakąś 60-kę. Po prostu mógłbym na żadną inną przynętę nie łowić, tylko na kanibale. Ale mówiąc szczerze, to ja lubię sprawdzać jednak nowe przynęty. Znaczy sprawdzać, lubię po prostu nowości. Ale jeszcze z przyczyn, no, różnych w sumie, nie mogę ich testować. Ale zrozumiecie to. Ale nie będę wam tłumaczył. W następnym sezonie już na pewno będą pojawiały się przeróżne przynęty.
bo zamierzam postawić krok, może nie do przodu, ale w bok. Wytłumaczę Wam wszystko w kolejnych materiałach. Jeśli jesteście ciekawi, zostawcie po prostu łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, żebym wiedział, że jesteście. Oj, ale szczupak. Ładny. Ho, ho, ho. Piękny. Na kanibala 12. Tak właśnie myślałem, że jak założę dużą przynętę, to znajdę i tego większego szczupaka. Taki pod 60. Zaraz zobaczymy. Uhu! Znaczy, no nie, no przesadziłem z tym 60. Teraz tak patrzę, ale silny bardzo. Duża woda. Teoretycznie szczupaki powinny gorzej brać. Ale ja wcale dzisiaj nie narzekam. Oczywiście, 70 nie ma, ale ma tak. O, nie przesuwaj się. No, można powiedzieć, że rekord tego sezonu. No nie, jednak nie. Takiej samej długości jak... A nie, dobra. 56,5 cm. Czyli największy. Jest dłuższy od tego z ostatniego odcinka, ale trochę chudszy. Fajnie powalczył. Zmieniłem gumę na ciut większą o 2,5 cm i proszę. Szczupak. Ciut większy niż tamten poprzedni, bo tamten miał 49. Jeszcze sesja zdjęciowa. Pokażę Wam go jeszcze lepiej, z lepszej kamery. Pamiętacie tego ostatniego szczupaka z ostatniego odcinka? Był znacznie grubszy, ale ten jest o pół centymetra dłuższy. Jest z rzeki, więc może dlatego jest chudszy, ale nie pogardził większą przynętą 12,5 cm. I jest najdłuższy szczupak w tym sezonie. Jesiennym sezonie. Kolejny piękny szczupaczek, ale ta jesień fajnie się zaczyna. Znaczy już w sumie jest półmetek, bo już mamy połowę października. Niemniej jednak jestem zadowolony. Spójrzcie na tego przepięknego, rzecznego szczupaka, który połakomił się na kanibala 12,5 cm. Pa, pa. Uprowadź babcię. Chyba nie usłyszał. Pięknie. Kolejny fajny szczupaczek. Siedzi, ale maluszek. Z krzaków. Na dyszkę biorą małe. Ale gdyby tak założyć 12,5, ale dzisiaj szybki wypad po szkole, dlatego nie mam czasu, zaraz będzie ciemno. Łowię ilościowo, a nie jakościowo dzisiaj. Łeba. Trzymaj się. Bo tu chodzi głównie o to, żebym miał jakiś kontakt ze szczupaczkami dzisiaj. Nie napalanie się na wielkie ryby, tylko łowienie czegokolwiek, bo jest mało czasu, godzinka łowienia, bo zaraz będzie dosłownie ciemno i nic nie będzie widać. Takie uroki jesieni, że co prawda drapieżniki lepiej biorą, ale jak widzicie, znaczy jak zobaczycie, szybko się robi ciemno i trzeba jak najszybciej wszystko łowić,
że tak powiem. Siedzi szczupak, nie wiem jakiej wielkości, nie za duży, ale drugi dzisiaj, bo ogólnie dzień, jak co dzień chciałem powiedzieć, dzień film z odcinków oczywiście z kilku dni, nie wyobrażajcie sobie, że łowię w jeden dzień tyle szczupaków. Trzymaj się szczupak, zawołaj mamusię, albo nawet prababci. No dzień, łowienie z kilku dni. No i to już będzie ostatni dzień, bo sporo się już tych szczupaków złapało. Ostatni dzień w tym odcinku. Także trzymajcie kciuki, żeby jeszcze dorwać jakiegoś na tym odcinku fajnego szczupca. No mówię, mało czasu, zaraz ciemno będzie, ale piękne widoczki jesienne. Jest pięknie nad tą rzeką w tym roku, fajna sprawa. Biorą fajnie szczupaki. Nie za wielkie, no ale widzieliście dzisiaj nawet. Ale na tym odcinku 57 już taki rozsądniejszy. Jakbym rzucał z tymi większymi przynętami, to na pewno byłby potencjał na większe szczupaki. Więc na pewno porzucam tu z przynętami większymi, ale jak na razie mówię, po szkole trzeba porzucać to chociaż trochę tymi małymi i pobawić się z tymi szczupaczkami. Żeby odcinki były z rybami, a na te większe muszę mieć trochę więcej czasu. Ale na pewno porzucam jeszcze w tym sezonie na te większe przynęty nad rzeką i na różnych zbiornikach. Jeszcze jest cały listopad, grudzień, no i parę dni października zostało. Siedzi szczupak, ostatni na dziś, ale maluszek, ale na mikadosa, kurde, muszę chyba naprawdę się mocno zastanowić, czy nie zacząć łowić tu na naprawdę te 12,5 na stałe, bo biorą strasznie małe szczupaczki, no ale... Tak się zastanawiam, czy jakbym łowił tak cały czas, to łowił tyle ryb. No oczywiście, że nie. Łowiłbym dużo mniej ryb. Ale łowiłbym ryby no takie plus 40. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie w komentarzach. Czy już odpuścić tym koło, tym szczupaczkom? Czy nie? Czy uharatać te mniejsze, bo ilość fajnie się ogląda, te wszystkie branie, nawet tych małych ryb. Czy jednak wolicie duże ryby na odcinkach, jednak biorąc pod uwagę, że ryb będzie mniej, brań i holi też będzie mniej. Dajcie znać. Jestem bardzo ciekawy. Już wam drugie pytanie zadałem, więc macie co robić w tym, pod tym odcinkiem w komentarzach. Zachęcam. A ja jeszcze parę miejsc obłowię, ale powiedziałem, że ostatni szczupak, bo już się tam dalej nie spodziewam za bardzo szczupaków. Tam są gorsze miejsca, ale zobaczymy. Może to nie był ostatni szczupak. Czas skończyć kolejny szczupakowy odcinek. Robi się ciemno, trzeba wziąć się za obowiązki. Także pamiętajcie, żeby odpowiedzieć na te pytania, które podczas odcinka wam zadałem. I dzięki wielkie za obejrzenie. Jeśli możecie, zostawcie łapkę w górę, komentarz. A jeśli nie jesteście moimi subskrybentami, zostańcie nimi przyciskając przycisk subskrypcji. A dodatkowo, gdy wciśniecie, słuchajcie, dzwona, to dostaniecie możliwość oglądania wszystkich odcinków, ponieważ dzwon o nich wam przypomnie.
także nie ominie was żaden odcinek. Ja co do następnych planów, to już jestem w trakcie nagrywania odcinka o sandaczach. Będzie on na tej samej zasadzie co odcinki ze szczupaków, czyli z kilku dni, żeby było po prostu więcej ryb. Póki co mam jedną tylko na koncie rybę. Dodatkowo nie nagrałem jej holu, ale to temat na osobny odcinek. W planach są jeszcze leszcze na październik, ale to też temat na kolejny odcinek. A ja wam radzę szykować sprzęt, bo na największe ryby właśnie zbliża się najlepszy okres. To właśnie w listopadzie biorą te największe, najgrubsze ryby. Trzymajcie się, połamania kija i sayonara. Hej!